Eliminacje są o tyle trudne, nietrudne, że trzeba skakać nie jak najwyżej, tylko na zaliczenie i spokojnie wejść do finału. Oczywiście wiem, jakie będzie następne pytanie, co się stało, że były dwie zrzutki w finale. W konkurencji skoków jest o tyle trudno, że nawet jak ma się formę, to nie zawsze ten skok wychodzi, bo jest bardzo dużo zmiennych. Ale pozytywnie weszliśmy sobie na spokojnie do finału. Zdrażałem o poprzeczkę, to był naprawdę dobry skok i tyczkę dobrałem trochę bardziej miękką niż powinienem. I ten skok był po prostu bardzo mocno wjechany w poprzeczkę, więc było na styk. I stąd to otarcie czoła, że jednak została na tych skokach, ale to był jeden z najlepszych skoków, mimo że na tej niższej wysokości 5,50 to był najlepszy skok dzisiaj. Trzeba zaznaczyć, że jest sport, gdybyśmy medale mieli już zawieszone na szyi, no to moglibyście nam przybić piąteczkę i lecimy do domu. Ale fakt jest troszeczkę na innym poziomie niż my i wszyscy chcemy go gonić, wszyscy chcemy się zabrać do tego wagoniku. No ale zobaczymy jutro, polecam śledzić. Chyba ta fryzura jest tak bajeczna, że pozwala mu skakać coraz wyżej, no. Ciężko powiedzieć. Tak, ja zapuszczam, żeby skakać na Egon. Nie, żartobliwie mówiąc, oczywiście skaczę świetnie technicznie i każdy z nas jest inny. Ja jestem trochę wyższy, trochę cięższy, jest trochę niższy, trochę lżejszy, więc te techniki nasze się różnią. I ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć, co ma takiego, czego my nie mamy, że on skacze dużo wyżej. Na pewno prędkość na rozbiegu pomaga mu w tym, aby skakał coraz wyżej. Było widać, że ten półfinał nasz był najmocniejszy zdecydowanie, bo te czasy i potencjał z eliminacji chłopaków był duży, ale no, pobiegłem swoje. No. 6,60, 6,59 życiówka, także swój wynik zrobiłem. I czekam na lepsze bieganie wieczorem, bo to na pewno jest lepsza pora do sprintu. Włoch jest poza zasięgiem, bo biega bardzo mocno, luźno i to on będzie odstawał na pewno. Ja będę miał pewnie zewnętrzny tor z racji dostania się z miejscami, to pasuje. Znów pobiegnę swoje, liczę na życiówkę około 6,55. Może to da medal, może się zakręcę gdzieś koło trzeciego, drugiego miejsca, może będzie piąte. Nie chcę mi się przejmować teraz, na razie chcę odpocząć, coś zjeść i będziemy śmigać. Dzisiaj wstałem o 7 rano, także to śniadanie takie też słabe było. Teraz nie wiem, mamy 14 na szybki obiad, lecimy, jakaś drzemka pewnie. No fizjoterapeuty się ponaprawiać trochę, ponastawiać. No i biegamy w finale. No. Nareszcie. Ja mówię, że inne jest nastawienie, jak wiem, że jestem słabo przygotowany. Ja w tym roku pierwszy raz do końca przygotowywałem się ze swoim tatą. Także ten potencjał treningowy cały czas był utrzymywany. No i czekam na finał. No. Byłem w tych półfinałach, teraz jest finał, trzeba coś więcej dołożyć od siebie jeszcze. Mogę powiedzieć, że trafiłam z formą w odpowiednim momencie. Miało być od początku poniżej 8 sekund, ale zostawiłam to na koniec. Wiedziałam, że dziewczyna obok mnie została trochę z tyłu. No nie wiedziałam, co się dzieje dalej, bo byłam jednak na skrajnym torze. Ale no, czułam, że idę z przodu, więc... No nie musiałam się też tak spinać do końca. No już nawet mówiłam tutaj, że stres mi towarzyszy przy wynikach testów na koronawirusa, ponieważ o tym nie wiadomo nigdy. Jednak gdy dostałam akredytację, to już po prostu tylko motywacja i szczęście, że tu jestem.